Cześć wszystkim, ja jestem Ciaru Sago i dzisiaj powiem Wam o stereotypach, o fryzjerach i fryzjerkach, które są przykre, beznadziejne, żałosne i ludzie, którzy tak uważają, są ograniczeni umysłowo. Zapraszam do oglądania. Stereotyp to jest bardzo dziwne zjawisko. Dla mnie często trochę bezsensowne i żałosne, bo często krzywdzące inne osoby. Jak na przykład kiedyś, jak poznałem moją przyjaciółkę Magdę, to spojrzałem na nią i sobie pomyślałem, co za wredna jędza. No i bywa wredna oczywiście, ale ogólnie taka na co dzień nie jest i byłem bardzo zdziwiony, jak ją poznałem, że okazała się zupełnie inną osobą, niż ja ją zobaczyłem i wiecie, myślałem, że jest taka, jak sobie wyobraziłem w głowie, a jest zupełnie odwrotnie. I często tak w życiu jest, na przykład o mnie często myślą, jak ludzie gdzieś tam mnie widzą z boku, poznałem w jakichś spotkaniach, że jestem zadufanym w sobie, hipokrytą, jakimś wiecie, narcyzem. I w ogóle wcale tak nie jest. Uwierzcie mi, wbrew pozorom mam bardzo dużo kompleksów, jestem naprawdę bardzo nieśmiałą osobą w pewnych kwestiach. Naprawdę. Wiem, że tego może nie widać, ale tak jest. Tylko pamiętajcie, bo ludzie często o tym zapominają, że można być nieśmiałym w danych sytuacjach, a nie w całym życiu. Ja ogólnie w całym życiu już nieśmiały nie jestem. Kiedyś byłem, totalnie w całym życiu byłem nieśmiały. Ja się wstydziłem, krępowałem wszystkiego, słuchajcie, wszystkiego. Teraz nie. Są pewne sytuacje w życiu, które mnie krępują, albo się wstydzę, albo jestem nieśmiały, ale tak ogólnie w całym życiu, no nie, bo jest trochę bez sensu, dojrzałem, jestem coraz mądrzejszy, no i uważam, że to jest po prostu bez sensu. I nawet te sytuacje, które jeszcze się zdarzają, gdzie jestem nieśmiały i krępuję się, staram się je zwalczyć po prostu, żeby było ich coraz mniej, aż po prostu całkowicie znikną. I uwierzcie mi, im tego jest mniej w moim życiu, tym jest mi po prostu lepiej. Ale nie przedłużając i wracając do tematu odcinka. Stereotypy fryzjerek i fryzjerów. Jednym z takich częstych stereotypów o fryzjerach, fryzjerkach jest to, że słyszy się, że a fryzjer nie ma ambicji, pewnie nie mam żadnych zdolności innych, co za bieda, co za w ogóle żenada, coś tam nie ma co robić w życiu, idzie na fryzjera. A wiecie co ja na to? Porozmawiam z tymi osobami właśnie, które się śmieją. Wtedy, kiedy jedna z nich będzie szorowała mój jacht. Słuchajcie, to jest bez sensu. To jest trochę prawdziwe z jednej strony, bo jest naprawdę bardzo dużo fryzjerów, niestety, którzy nie wiedzą, co mają robić w życiu i wybierają ten zawód. Niejednokrotnie bardzo się wybijają i są jednymi z najlepszych, ale nie zawsze. Są tacy, którzy naprawdę wiedzieli, co robić i są tymi fryzjerami i są takimi, wiecie, typowymi bożenami i fryzjerstwa. Ale taki stereotyp i takie myślenie, że każdy jest beznadziejny i nie ma ambicji, idzie na fryzjerstwo, jest krzywdzące właśnie dla tych, którzy wybrali ten zawód z pasji, z miłości do tego wszystkiego i do tej pracy z włosami. Naprawdę, no każdy robi co innego. Każdy urodził się w innym miejscu, w innej sytuacji i to jest po prostu straszne, że ludzie tak oceniają innych. Naprawdę. Często to się sprawdza, ale trzeba to umiejętnie powiedzieć, a nie żeby krzywdzić te inne osoby. Naprawdę. Podobnym do tego stereotypem jest to, że mówi się, że o fryzjerzy, fryzjerki to takie nieudacz, to tacy nieudacznicy bez matury, bez wykształcenia, bez niczego. Okej. Wielu z nich nie ma wykształcenia. Ale znam do cholery takich, którzy mają studia, wykształcenie wyższe i w ogóle, ale są fryzjerami, bo wybrali taki zawód i chcą tak żyć. Kopara opadła? Mało tego, znam osoby, które robiły sobie wyższe wykształcenie, były to osoby prawnikami, jakieś tam inne, wiecie, zawody uważane za takie fancy. Rzuciły to wszystko. Rzuciły to wszystko w cholerę i kim teraz są? Fryzjerami. Mają swoje chaty, swoje rodziny, jeżdżą po świecie. Dlaczego ludzie tak oceniają? To jest straszne po prostu. Nieważne, co robisz. Bądź szczęśliwy, bądź dobrym człowiekiem i tyle. No. Czemu ludzie to robią? To jest straszne. Oby coraz mniej takich ludzi. Straszne. Kolejnym stereotypem krzywdzącym często facetów, fryzjerów najczęściej, jest to, że strasznie dużo osób mówi, że każdy fryzjer facet to gej. Nie, oni nie mówią tak. Oni mówią, każdy fryzjer facet to pedał. Najczęściej pada takie słowo. I to jest już straszne. Słuchajcie, to jest straszne. Już nawet nie chodzi o to, czy to jest gej, czy nie gej, ale pedał to jest naprawdę straszne. I ludzie, którzy to mówią, to są jacyś w ogóle żałośni. Ogólnie dla mnie to jest trochę śmieszne pojęcie pedał, bo pedał to jest przy rowerze albo przy jakichś urządzeniach, gdzie się pedałuje, ale nieważne. Ale każdy wie, że słowo pedał do geja to jest bardzo obraźliwe słowo, tak jakby na przykład powiedzieć do kobiety ty, albo coś takiego. Owszem, w zawodach artystycznych, takich jak styliści, make-upiści, fryzjerzy, jest strasznie dużo homoseksualistów, ale co to ma za znaczenie? A takie gadanie, że wszyscy, że wszyscy, że wszyscy? Cholera jasna. To jest żałosne. Moja koleżanka ma brata, który jest żołnierzem i jest gejem. I co? Wszyscy są? Wszyscy.
Ludzie są po prostu żałośni. Mam ograniczone mózgi. Najlepiej wszystko, do jednego wora wszystko. Jest po prostu słabe i żenujące. Pozdrawiam. Ciaro usarko. Już ostatni stereotyp, który znalazłem i który w zasadzie znalazłem, który słyszę bardzo często przez wiele lat o fryzjerkach tutaj akurat, to to, że te fryzjerki są głupie, tępe dzidy po prostu, wiecie, takie typowe grażyny. Grażyny to jest straszne i bardzo krzywdzące. Nikt nie wie, w jakiej sytuacji dana osoba się znalazła, urodziła, jak prowadziła swoje życie. To jest naprawdę bardzo indywidualne. I tak oceniać. Fakt. Faktem jest tak, że no te takie bożenki, niektóre grażynki, no ich intelekt może nie jest jakiś nie wiadomo jak za wysoki, ale to nie znaczy, że trzeba tę osobę od razu obrażać. Nie wiadomo jak. To jest naprawdę straszne. Poza tym znam wiele fryzjerek, które są bardzo inteligentnymi kobietami. Naprawdę bardzo. Wiele razy bardziej niż niejacy prawnicy, albo się uczyłem tych prawników, nie? Ale często tak jest, że prawnik to wiecie, tak od razu nie wiadomo kto. Dla mnie nie ma znaczenia, kto jaki ma zawód, wykształcenie, wszystko, że wam to mówiłem. Nie ma znaczenia, kto co robi, jakie ma wykształcenie, czy w co wierzy, czy kogo kocha. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta dana osoba była w miarę mądra i była dobrym człowiekiem przede wszystkim. To jest najważniejsze. Jezus, wiem, że to teraz zabrzmi narcystycznie, ale uważam, że gdyby większość osób chociaż myślała tak jak ja, to świat by był trochę łagodniejszy. Naprawdę. Dajcie mi znać, jakie wy macie poglądy na ten temat i jeśli wy znacie jakieś stereotypy o fryzjerach albo w zawodzie, w którym wy pracujecie, piszcie mi koniecznie w komentarzu, jestem ciekawy, bo to jest krzywdzące i trzeba z tym walczyć, bo to jest straszne. To jest po prostu straszne. Wiecie co? Nie jest stereotypem, a jest prawdziwe? Że większość osób, które tak uważa, które tak wszystkich krytykuje, to są osoby chore psychicznie albo które mają ze sobą problem i są mega zakompleksione. Bo osoba, która była, czuła się pewnie w danej swojej sytuacji, nie myślała i nie rozmyślałaby o innych różnych osobach, kim są, co reprezentują i w ogóle. Zastanówmy się nad tym. Kochani, jeśli odcinek wam się podobał, to dajcie oczywiście mi kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!